Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszego programu Sławni Piastowianie opowiemy Państwu o Barbarze Wachowicz. Barbara Wachowicz urodziła się 18 maja 1937 roku w Warszawie. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium historii i teorii filmów PWSTiS w Łodzi. Barbara Wachowicz rozpoczęła naukę w Piastowskim Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 1950-1951. A zakończyła jako absolwentka w 1953-1954. Barbara Wachowicz to pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, reporterzystka, organizatorka wystaw, autorka albumów fotograficznych i relacji z wędrówek szlakami Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza i Melchiora Wańkowicza. Tworzyła scenariusze filmowe i telewizyjne, audycje radiowe, wystawy, widowiska sceniczne, autorka szkiców eseistyczno-reportażowych o tematyce związanej głównie z tradycjami literatury polskiej, ukazujących wielkich pisarzy od strony przeżyć osobistych, współpracuje z wieloma pismami, obdarzona tytułami Pisarki Losu Polskiego i Ministra Patriotyzmu za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży polskiej skarbów narodowego dziedzictwa. Jest członkinią m.in. Komitetu Opieki nad Mogiłami Żołnierzy Harcerskiego Batalionu Zośka, Towarzystwa Miłośników Twórczości Jana Kasprowicza. Dziękujemy za uwagę. Do następnego odcinka.